Tak właściwie to nikogo nie obchodzi twoja pewność siebie. Każdy chce od ciebie, żebyś coś mu po prostu dał i powiedział, i był dla niego. Więc jeżeli jesteś w stanie dać to komuś, no to masz już w zasadzie wszystko zrobione. Na przykład, gdy prowadzisz jakąś prezentację i chcesz przedstawić ludziom jakąś ideę. Przykładowo, że zdrowe odżywianie jest dobre dla ludzi, bo poprawia nastrój, poprawia samopoczucie i sprawia, że żyjemy dłużej. To, gdy przedstawiasz ludziom konkrety, co mają zrobić, jak mają się odżywiać, co dzięki temu będą mieć, jakie będą mieli pozytywne rzeczy, pozytywne wartości, pozytywne benefity dla nich, to w trakcie, gdy ty to robisz i naprawdę zajarasz tym ludzi, że to naprawdę ich wciągnie, że oni coś dzięki temu będą mieć, to nikt nie będzie zwracał uwagi na to, czy ty czasami popełniasz jakieś błędy, czy popełniasz jakieś pomyłki, czy jesteś nie do końca pewny siebie, bo może się zestresowałeś, bo nie masz jeszcze wyćwiczonego takiego nawyku, żeby całkowicie dawać z siebie wszystko, bo nigdy w 100% nie wiesz, jak się zachowasz za chwilę i co masz powiedzieć i boisz się, że się zatniesz i nie wyćwiczyłeś jeszcze swojej gadki. I tutaj, żeby się w tym wyćwiczyć, najważniejsze jest działanie. Trzeba wyćwiczyć w sobie takie poczucie stawiania się w sytuacjach niekomfortowych z intencjonalnym skupianiem się na tym, co możesz dać innym ludziom. To trzeba ćwiczyć. Nie od razu będziesz w stanie skupiać się na ludziach i wyłapywać to, na czym im zależy. Bo trzeba mieć taką świadomość potrzeb ludzi wokół ciebie. Tego, co inni ludzie potrzebują. Gdy coś prezentujesz, ale też w relacjach międzyludzkich. Jak masz związek, przyjaźń, jakiegoś kumpla, znajomego w twoim środowisku pracy, musisz wyćwiczyć sobie taką większą świadomość tego, co potrzebują ludzie, jakie są ich zainteresowania, czego oni potrzebują i w jaki sposób możesz ich zainteresować czymś, zainteresować sobą, oczywiście jeżeli chcesz wyjść na pewnego siebie. I teraz tu nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób nie być sobą, tak? Czy coś ukrywać, czy coś oszukiwać, bo to jest w ogóle kwestia umowna, co to znaczy być sobą. Chodzi o to, żeby zwiększyć zasób swoich umiejętności. I na co dzień, gdy poruszamy się w różnych kręgach, tak? Naturalnie, żyjemy sobie z dnia na dzień, no to wiadomo, przyciągamy jakichś ludzi, innych trochę odpychamy. Jeżeli masz społeczny niepokój, masz jakieś problemy mentalne, uważasz siebie za osobę nieatrakcyjną, nie masz żadnych pasji, nie masz żadnych zainteresowań, no to wszystko ma wpływ na to, jak się czujesz sam ze sobą i na to, jakie masz relacje z ludźmi. I na to, jak w ogóle myślisz o ludziach i jak budujesz ludzi wokół siebie, bo relacje się buduje i ludzi wokół siebie też się buduje. Jeżeli nie potrafisz wychwytywać takich rzeczy, zainteresowań ludzi, punktów wspólnych, które was łączą, to będzie ci trudno budować relacje z ludźmi. I to jest mega ważne, bo my nie jesteśmy tego uczeni. Nie jesteśmy tego uczeni w szkole, nie jesteśmy tego uczeni na studiach, nigdy nie jesteśmy tego uczeni. Tego trzeba się nauczyć samemu. Budować relacje z ludźmi. Osoby empatyczne znają to, wiedzą, jak to wygląda. Osobom empatycznym dużo łatwiej jest nawiązywać relacje i szybko wyłapywać punkty wspólne. W ogóle empaci często mają taki problem, że w ogóle zlewają się z ludźmi i totalnie się angażują na maksa. Znaczy problem nie problem, no to jest taka cecha po prostu. No ma ona swoje plusy, bo mega fajnie jest budować relacje z ludźmi, ale ma też minusy, bo zdarza się zatracać w tych relacjach poczucie granic i sensu tożsamości. Tak. I dlaczego to jest takie ważne przy improwizowaniu? Bo tak jak wspomniałem wcześniej, nikogo nie interesuje twoja pewność siebie. Wszyscy mają to w dupie. Każdy jest skupiony na sobie, jest przejęty sobą. Ludzie sami starają się radzić sobie ze swoimi problemami, ze swoimi troskami, ze swoimi rzeczami. Każdy gdzieś tam ma z tyłu podświadome przekonanie, że jest jeszcze niewystarczająco dobry, że coś musi jeszcze zrobić, zmienić sobie, przerobić, że w tym jeszcze sobie nie radzi, czy tym, wiecie, mamy taki program poczucia winy, który w różnych sytuacjach się po prostu uaktywnia, sabotuje nasze wysiłki, umniejsza naszą wartość, nie pozwala nam sięgnąć za telefon i zadzwonić do tej osoby, o której myślisz, albo napisać tą wiadomość i ją wysłać w świat, albo nagrać to wideo i je opublikować, ponieważ uważasz, że jeszcze jesteś niegotowy, jeszcze musisz się postarać,
musisz jeszcze coś przepracować w sobie. I o ile można mieć jakieś tam rzeczy do przepracowania, no to w większości nie trzeba być aż takim doskonałym, żeby móc coś zrobić, żeby to było wystarczająco dobre. Z czym większość osób ma problem. Problemem nie jest to, że jeszcze jesteś niegotowy. Problemem jest to, że się blokujesz, bo uważasz, że jesteś jeszcze niegotowy. Oczywiście możesz mieć jeszcze jakieś braki, niekompetencje, nieumiejętność jakąś, której nawet nie jesteś świadomy, ale to nie zmienia faktu, że czasami możesz coś zrobić pomimo tego i w toku pracy przy tym, co będziesz robił, po prostu nauczyć się być w tym lepszy. Przy improwizacji najważniejsze jest skupienie się na chwili obecnej i na tym, co takiego wykonujesz, ale również świadome utracenie nad sobą kontroli. Bo nigdy nie wiesz tak naprawdę, jak się zachowasz w różnych środowiskach. Czy będziesz w grupie obcych osób, czy będziesz gdzieś na imprezie, czy będziesz gdzieś w jakimś nowym środowisku pracy, może biznesowym, może na jakimś towarzyskim spotkaniu, albo pójdziesz na spacer i nagle zobaczysz jakąś osobę i ona ci się spodoba i byś chciał do niej zagadać, ale tego nie zrobisz, bo przywykłeś do tego, żeby tego nie robić. A może w pewnym momencie kliknie do twojego mózgu tak, że możesz to zrobić i zniknie ta blokada i po prostu podejdziesz do kogoś i zagadasz. I nagle okaże się, że to jest realne dla ciebie. W sensie, że możesz to zrobić, a wcześniej nie wierzyłeś, że możesz to zrobić. Pokaż wszystko, co masz do zaoferowania najlepiej, jak tylko potrafisz. Jeżeli jesteś sprzedawcą albo chcesz być sprzedawcą, w ogóle zajebista umiejętność sprzedawania i będziesz chciał zaproponować komuś zakup czegoś, albo będziesz chciał przekonać kogoś do zmiany stylu jego życia, bo przecież jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym, jeżeli interesujesz się świadomością, duchowością, to na pewno masz wokół siebie różnych znajomych, którzy może niekoniecznie są tym zajarani i chciałbyś ich do tego przekonać. I nie wiesz, jak to zrobić, a gdy opowiadasz innym ludziom o wspaniałościach, jakie odkryłeś, to niekoniecznie są oni tym zainteresowani. I ten motyw w przekonywaniu ludzi do tego, co ciebie jara najbardziej, tak jak wspomniałem wcześniej, nie leży w tym, żebyś ty skupiał się na sobie, ale skup się na tym, czego potrzebują inni ludzie. W jaki sposób to zrobić? Trzeba zadać pytanie po prostu komuś. Hej, czego potrzebujesz? Z czym masz problem? Co cię kuje? Czego chcesz? Czego potrzebujesz? A następnie należy wysłuchać tą osobę, co ma ci do powiedzenia. No i na samym końcu masz informację zwrotną, czyli tak zwany feedback, bo ludzie zaczną ci mówić o tym, jaki jesteś, co robisz, jak to robisz. Ewentualnie twój umysł sam zacznie ci podpowiadać, mówiąc, co robisz dobrze, co robisz źle. I to jest w sumie końcowy etap szkolenia samego siebie albo samorozwoju, bo można byłoby to zastosować do każdego procesu w twoim życiu. Jeżeli chodzi na przykład o proces kreatywny, bo tworzysz jakiś produkt, bo tworzysz jakiś malunek, jakiś rysunek, jakiś wiersz tworzysz, może wideo nagrywasz, albo z kimś rozmawiasz, prowadzisz jakąś prezentację, cokolwiek. Na samym końcu masz informację zwrotną. I im częściej będziesz wystawiał siebie na te sytuacje niekomfortowe, w których myślisz, że sobie nie poradzisz, tym więcej przestrzeni będziesz miał dla siebie, bo otworzą się dla ciebie nowe drzwi i nowe możliwości, i nowe sytuacje, które dadzą ci większy zasięg, dadzą ci większe poczucie sprawczości, dadzą ci poczucie, że ty możesz więcej. I dzięki temu z tej improwizacji stajesz się bardziej pewny siebie. No to jest jak to przekonanie fake it till you make it. Tylko trzeba sobie w tym wyrobić autentyczny styl, czyli trochę powrzucać siebie w różne sytuacje i poczuć bardziej siebie. Odnaleźć to, jaki styl zachowań tobie najbardziej pasuje. Czy jesteś bardziej ekstrawertyczny, bardziej introwertyczny, czy jesteś bardziej kreatywny, otwarty, czy wolisz swoje zamknięte pudełko w życiu, bo możesz i takie osoby spotkać w życiu, co się zdarza. I w tym wszystkim pamiętaj, najważniejsze jest skupienie się na ludziach, na zewnątrz, na to, co oni potrzebują, na to, co ich może zainteresować. Bo, tak jak wspomniałem wcześniej, każdy pominie ten aspekt ciebie, tego jak ty bardzo mocno skupiasz się na sobie. Bo każdy ma jakąś taką wątpliwość co do siebie. Jeżeli ty nauczysz się to omijać, to będziesz dużo pewniejszym siebie człowiekiem. To tyle, jeżeli chodzi o to wideo. Zostaw dla mnie łapę w górę, zostaw swój przemyślunek, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Zapraszam ciebie na konsultacje, na warsztaty Satori oraz na kursy wideo, które nagrałem. Są na dole dostępne na stronie. Zapraszam cię również na grupę na fejsie. Wszyscy jesteśmy świadomością i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.